dzisiaj chcę mówić z wami o wierze w moc krzyża chcemy zrozumieć co wydarzyło się na krzyżu Jezusa Chrystusa Za każdym razem kiedy tu przyjeżdżam dużo głoszę o you know there are three countries tak naprawdę są trzy kraje, do których jeszcze. I, I przed moim wyjazdem już oni wyciskają ze mnie wszystko, co się da. Pierwsze dwa kraje to były Tajwan i Korea. You know, they, 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 they so much. Tak dużo ze mnie wycisnęli. Czy you know, the nawet gdy jechałem już na lotnisko, oni jeszcze tam byli na lotnisku. 35 ludzi, lotnisku, after I get my boarding pass. 35 ludzi jeszcze na lotnisku, kiedy już miałem kartę pokładową And they want me to pray for them. i jeszcze chcieliby się o nich modlić. Pewnego razu byłem w Korei i też już miałem kartę pokładową. A oni tam zarezerwowali pokój na piętrze na tym lotnisku. Ja nie mogłem uwierzyć w to. Miałem jeszcze jedno spotkanie, zanim pobiegłem do bramki. Więc za każdym razem, kiedy tutaj przyjeżdżam, jestem podekscytowany, ale też, też i wyczerpany. Bo nie wiem, o czym będę nauczał, jakie kazanie. Więc powiedziałem to. I said all that, Mówię to wszystko po to, to say this one thing, by tę rzecz powiedzieć, if you I preach, że jeżeli zapomnieliście wszystko, o czym głosiłem, it's okay. to ok. Just don't forget today. Ale dzisiejszego nie zapomnijcie. It's a very simple teaching. Jest to bardzo proste nauczanie, but if you get this, ale jeżeli to zrozumiecie, you get wszystko inne też zrozumiecie. All right? so Więc zacznijmy. Okay?

Mowa o krzyżu bowiem jest głupstwem dla tych, którzy giną, ale dla nas, którzy jesteśmy zbawieni, jest mocą Boga. Bo jest napisane, wytracę mądrość mądrych, a rozum rozumnych obrócę w niwecz. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony w piśmie? Gdzie badać tego świata? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości tego świata? Skoro bowiem w mądrości Bożej świat nie poznał Boga przez mądrość, upodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia zbawić tych, którzy wierzą. Gdyż Żydzi domagają się znaków, a Grecy szukają mądrości. My zaś głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który dla Żydów wprawdzie jest gorszeniem, a dla Greków głupstwem, lecz dla tych, którzy są powołani, zarówno dla Żydów, jak i Greków, głosimy Chrystusa moc Bożą i mądrość Bożą. Głupstwo Boże bowiem jest mądrzejsze niż ludzie, a słabość Boża jest mocniejsza niż ludzie. Przypatrzcie się bowiem, bracia, Waszemu powołaniu, że niewielu jest mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych, ale Bóg wybrał to, co głupie u świata, aby zawstydzić mądrych. Wybrał to, co słabe u świata, by zawstydzić mocnych, i to, co nieslachetne u świata i wzgardzone, wybrał Bóg, a nawet to, co nie jest, aby to, co jest, obrócić w niwecz, aby nie chlubiło się przed nim żadne ciało. Lecz Wy z niego jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, aby, jak to jest napisane, ten, kto się chlubi, niech się chlubi w Panu. I ja, bracia, gdy do Was przyszedłem, nie przybyłem z wniosłością mowy lub mądrości głosząc Wam świadectwo Boga, postanowiłem bowiem nie znać wśród Was niczego innego jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I byłem u Was w słabości w bojaźni z wielkim drżeniem, a moja mowa i moje głoszenie nie opierały się na powabnych słowach ludzkiej mądrości, ale na ukazywaniu ducha i mocy, aby wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, ale na mocy Boga. So here więc Paul, widzimy apostol Paweł mówi że on nie chciał nic wiedzieć oprócz tego, że wiech zna Chrystusa i to Jego ukrzyżowanego. On mówi, wszystko, wszystko a wszystko inne, wszystko, wszystko... Wszystko, czego nauczałem i wszystko, o czym głosiłem, to jest taką notatką na boku. Wszystko to, o czym wam głosiłem. Wszystko, czego was nauczałem, to jest taką notatką na boku. Ale to jest temat główny and him Chrystus i to on ukrzyżowany Jeżeli znamy Chrystusa i to ukrzyżowanego Chrystusa we rozumiemy the motivation motywacja agenda cel i program boży So right at the end, i tutaj na końcu 2 and rozdział 2 i versecie 5 mówi: że wasza wiara ma się nie opierać na mądrości ludzkiej, but in the power of God. ale na mocy Boga. Jonathan Edwards, jeden z największych teologów, powiedział said this. Jeden z najspanialszych teologów, Jonathan Edwards, powiedział coś takiego. Że jeżeli Duch Święty nie usunie łusek z Twoich oczu, nigdy nie będziesz w stanie zobaczyć miłości Bożej przez Chrystusa. Without God removing it, we can't see. Jeżeli Bóg nie usunie tych łosek, nie zobaczymy. It is not you searching for God. To nie Ty szukasz, szukasz Boga, but it is God removing the scales from your eyes. Ale to Bóg usuwa łuski z Twoich oczu. It says that the Jews

X, 17. widzimy tę historię w dziejach apostolskich 17. Paul was in the city of Athens and he was so troubled in his spirit when he saw the idolatry. I Paweł był w Atenach i burzył się w duchu na widok całego tego pogaństwa wypełnionego bożkami. And he began to expound to them about the power of the cross. I zaczął im wyjaśniać. Moc krzyża. I w dziejach 17-18 mamy napisane, wtedy niektórzy z filozofów epikurejskich i stoickich spierali się z nim. Jedni mówili, co chce powiedzieć ten nowinkarz, a inni, zdaje się, że jest wiastunem obcych bogów, głosił im bowiem Jezusa i zmartwychwstanie. Listen, who, who is this Pytali, kim jest ten Nowinkarz. Ga, gadła w oryginał. Kim jest ten gadła, który cały czas gada. They had no Oni nie, nie widzieli całej, całej idei. They had no of what was being nie mieli zrozumienia tego, co było głoszone. 1 Kynsian 2 i 9. pierwszym do Koryntian. 2:9 Mamy napisane, ale głosimy, jak jest napisane, czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani nie wstąpiło do serca człowieka, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Jest napisane, że oko nie ma tej zdolności, by to widzieć. Uszy nie mają zdolności, by to usłyszeć. To, God has prepared to, co przygotował Bóg for those who love him. dla tych którzy go miłują And then in verse 10 it says, a później w wersecie 10 God them to us jest napisane że Bóg objawił nam his spirit. przez swojego ducha Because his spirit all things. bo duch bowiem jego bada wszystko such the deep things of God. Bada nawet głębokości Boga. Bez objawienia Ducha Świętego nie mamy takiej zdolności, by zrozumieć rzeczy Boże. Filozofie tego świata nie są w stanie objawić mądrości Bożej. Inteligencja the God tego świata nie ma takiej zdolności by ujawnić Bożą moc. The message of the Cross Przesłaniem więc krzyża the message of foolishness Jest przesłaniem głupoty dla niewierzących. standing Paweł Stoi preaching the greatest message they will ever hear. I głosi jakie usłyszą the greatest solution to their life najlepsze rozwiązanie dla ich życia jakie usłyszą ale oni nie rozumieją tego nie rozumieją you know why? Wiecie dlaczego because god had not removed the scales

Show me who you are. Pokaż mi kim jesteś. Give me a greater understanding of what you did. Daj mi większe zrozumienie tego, co see, zrobiłeś. This is so important. Jest to tak ważne, because you know what Pastor Jacob just said. Po wiecie to, co właśnie Pastor Jakob wspomniał? You know how easy we can forget what happened at the day of our salvation. Że tak łatwo możemy zapomnieć o tym, co działo się w dniu naszego zbawienia. How easy we go into Bo tak łatwo nam jest wejść w tradycję. Right? Tak ta, łatwo nam jest ignorować znaczenie tego, co się stało. Because if you ignore the significance of what happened, Bo jeżeli zignorujesz znaczenie tego, co się stało, to potencjał mocy może nie zmienić Twojego życia. Wiecie, jeżdżę po świecie i widzę tak wiele kościołów, które zaczęły się we właściwy sposób, ale dzisiaj są martwe. Totalnie martwe. One przechodzą przez motion. Przychodzą przez jakieś tam poruszenie, poprzez spotkanie, the of the ale nigdy nie doświadczają mocy krzyża. Śpiewają o krzyżu. They, they Oni oddają chwałę temu, co się zdarzyło przez krzyż, but the 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 ale nigdy nie spotykają się z przełomem. Mocy krzyża. And that's what we're gonna talk about today. I o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Faith in the power of the cross. O wierze w moc krzyża. 11, verse 6. W Hebrajczykach 11, werset 6 czytamy: Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu, bo ten, kto przychodzi do Boga, musi wierzyć, że on jest i że nagradza tych, którzy go szukają. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu, jest to niemożliwe w innym tłumaczeniu. He, who comes to God must believe that he is. Bo ten który przychodzi do Boga musi uwierzyć, że on jest. I że nagradza tych, którzy pilnie w innym tłumaczeniu szukają. So in order to encounter God więc po to by spotkać się z Bogiem. We must participate through faith. Musimy brać udział przez wiarę. Jest pewien taki element wiary, który musi być przećwiczony, by spotkać się z Bogiem The reason why religion does not work, dla... Religia nie działa dlatego because religion is not through faith, bo religia nie jest wyćwiczona przez wiarę but it's ale jest wyćwiczona przez uczynki so we see here, widzimy więc tutaj 14 w jej apostolskich w historii w rozdziale 14 w 8 9, wersetach 8 i 9, verse 9 a szczególnie w 9 paul was speaking to this man who was crippled. Pavel z człowiekiem, który był chromy. And observing and seeing that he had faith to be healed. Ale przyglądał mu się i widział, że ma wiarę by być uzdrowionym. He just that Paul observed him and he saw faith. Jest tutaj napisane, że on przyglądał się mu i widział, że ma wiarę. So you can actually See Faith. Więc tak naprawdę możecie zobaczyć wiarę. You can recognize faith. Możecie ją rozpoznać. You can hear faith. Możecie ją usłyszeć. You can sense faith. Możecie ją wyczuć. Something that is invisible coś, co can jest, become visible. Coś co jest niewidzialnego może się stać widzialnym. So, the closer You come to God. Więc im bliżej jesteś przy Bogu, do more you have to exercise the invisible tym bardziej musisz wyćwiczyć to, co niewidoczne w swoim życiu. Faith is Bo wiara jest niewidoczna. It is not that you see. Nie jest to czymś, co widzisz. It is that you know on the of you. Ale jest to czymś, co wiesz wewnątrz, w środku something ciebie. Wierzysz, że to wyczuwa, że to jest prawdziwe. Ale the wall is scratching their head.

Albo tak, totalnie szaleńczo przestraszają nas. Na przykład bogowie hinduscy są przerażliwi. Jest taki na przykład Bóg, który ma wiele rąk. Ma język wywalony. I jego oczy w takim gniewie patrzą się dookoła. You Wiecie jak to? Jak twoja teściowa. To jest naprawdę no przerażliwy Bóg. One a knife. A w jednej ręce trzyma nóż. Dlaczego zrobiłeś to mojej córce? Odetnę ci głowę. Więc patrzysz na bogów tego świata. They either look scary. I albo wyglądają przerażająco, albo dostojni. Right? Bardzo dostojni. Ale w chrześcijaństwie you see, widzisz this person hanging on a cross. osobę, która wisi na krzyżu. Look like a picture of defeat and utter failure. Wygląda to jak obraz porażki, totalnego upadku. The cross is foolishness Krzyż jest głupstwem. To those that dla tych, którzy giną. But to those that power God. Ale dla tych, którzy wierzą, jest to moc Boga. To those that believe, dla tych, którzy wierzą, doświadczą moc Boga. Never seen before. Oni doświadczą poziomu wiary, jakiego nigdy wcześniej nie widzieli. For those that believe, ci, którzy wierzą, they will encounter the living God like never spotkają się z żywym Bogiem, jak nigdy wcześniej. Because it nie not their works that draw them. To this person. Bo to nie ich uczynki przyciągnęły ich do tej osoby. Is not that draws them to, this to nie jakaś ich atrakcyjność, która przyciągnęła It ich do tej, tej osoby. Ani nie ich, ich mądrość, która przyciągnęła go do ich do tej osoby. Ale to Bóg, removing the from our arm, który usuwa te łuski z naszych oczu. And us I pokazuje nam, that man on the cross że tamten człowiek na krzyżu is the of the world. jest bawcą tego świata. Hallelujah! Hallelujah! So faith, więc wiara. In the power of the cross Moc krzyża is a higher level of faith jest wyższym poziomem wiary The faith of sensing, czyli wiara wyczuwania and knowing i poznania and seeing i zobaczenia is one level of faith to jest to jest jeden poziom wiary As you work with the Holy Spirit w miarę jak działaldz z Duchem Świętym, level of faith ale poziom wiary that operates in the power of the cross, który działa w mocy krzyża, is the highest level that God wants you and I to get to. to jest najwyższy poziom, do którego Bóg chce, byś Ty i ja dotarł. When you exercise the regular faith that we are talking about, kiedy Ćwiczysz tę taką zwyczajną wiarę, o której mówimy. Musimy mieć udział y, y, mia, taką naszą miarę udziału w tym. You and I need to have a of Musimy mieć właśnie tę miarę zaangażowania się. But the faith in the cross Ale wiara w krzyż jest tam, gdzie Bóg jest w 100%. To jest taka wiara, gdzie Bóg sprawuje kontrolę w 100%. We God takes control of every circumference of events that surround your life and my life. Czy Bóg przejmuje kontrolę całego obwodu tych wydarzeń, które otaczają Twoje i moje życie. In this level. I na tym poziomie. God is in charge. Bóg jest sprawuje kontrolę of every single thing. każdej rzeczy. That's what we're look at today. I na to spojrzymy dzisiaj In the life of Jesus, w życiu Jezusa there were that were były proroctwa wypełniane, when, you know, Jesus acted out. które Jezus jakby odgrywał. Like the signs and the wonders that he did. Przy tych znakach i cudach, które the robił. That he przy cudach, które w, których dokonywał. But when he came to the cross, Ale kiedy pojawił się na krzyżu, began to coś zaczęło się zmieniać. Let's look at that. Spójrzmy na to. W Ewangelii Jana w rozdziale 19, verse, 24 Let's read that. 23 i 24. A gdy żołnierze ukrzyżowali Jezusa, wzięli jego szaty i podzielili na cztery części każdemu żołnierzowi część. Wzięli też tunikę, a tunika ta nie była szyta, ale od góry cała tkana. Mówili więc między sobą, nie rozcinajmy jej, ale rzućmy losy o to, do kogo ma należeć, aby się wypełniło pismo, które mówi: Podzielili między siebie moje szaty, a o moje ubranie rzucali losy. To właśnie zrobili żołnierze. When Jesus came to this place, Kiedy Jezus znalazł się na tym, tu miejscu, jest tu napisane, że wzięli Jego szaty i podzielili na cztery części. 24, he says, Let's tear this up, cast lots. Ale w 24 mówią, no tego nie rozcinajmy, rzućmy losy o to. Ale patrzcie, co jest napisane na końcu wersetu 24. On mówi, że skrypt Might be fulfilled. Aby się wypełniło pismo, they divided my garments, które mówi: podzielili między siebie clothing, moje szaty, a o moje ubranie rzucili losy. To the Według tego pisma miało się stać: Jesus Jezus had no control nie miał over these things. żadnej kontroli nad tymi rzeczami. Jezus the się of God's spirit. Jezus poddał się mocy Ducha Świętego. Został przybity do krzyża. Fizycznie nic nie mógł zrobić. Nic nie mógł zmienić w tej sytuacji. Jedyne co mógł zrobić, to poddać się mocy Bożej. Każdy szczegół tej sytuacji był w Bożych rękach. Interesujące. Bo żołnierze ci tutaj mieli przecież własną wolę. A Bóg nie manipulował nimi. Nie mówił im, co mają robić. Ale jakoś. They Ci żołnierze Ivan do nawet, nawet skoro znaczy nawet niby że mieli swoje własne myślenie. They no fear of God. Nie mieli bojaźni Bożej. Unintentionally, oni nie celowo, nieumyślnie. They fulfill scripture. Wypełnili pisma. They scripture. Wypełnili pisma. They were brought in line with God's purpose. Oni zostali zrównani z Bożym celem. You don't God, czy wierzysz, czy, to, czy nie wierzysz Bogu? You God, czy wierzysz w Niego? You still fulfill God's I tak wypełnisz Boże zamiary i cele. Come on. No dalej. Czy you accept him, to, czego Go zaakceptujesz, you him, albo czego nie zaakceptujesz, you still fulfill the word of God. i tak wypełnisz Słowo Boże. God Bo Bóg is supreme. jest Suprem. Jest e, przepotężny. God is in to On kontroluje. Jezus had surrendered His kontrolę. Jezus podał swoją kontrolę. Nic nie mógł uczynić. Na Golgocie było 100%. To było podanie się Bogu, Bożej, Bożej mocy w 100%. Spójrzmy na inne wersety. John 19. Ja na 19 31 32. 31 32. Wtedy Żydzi aby ciała nie zostały na krzyżu na szabat, ponieważ był dzień przygotowania, bo to ten dzień szabatu był wielkim dniem, prosili Piłata aby połamano im golenie i zdjęto ich. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie pierwszemu i drugiemu, który z nim był ukrzyżowany. Right? So according to Jewish tradition 32, just 32. Według żydowskiej tradycji, right, it's very normal. normalne. When guy is hanging on the cross, kiedy człowiek wisiał na krzyżu, to make sure he dies quickly. Upewnić się, że on szybciej umrze. would come and break his legs. Przychodzili i po prostu łamali mu golenie, so that he expedite his death. By to przyspieszyło jego śmierć. Przyspieszyło jego śmierć. But when they came to Jesus, ale kiedy podeszli do Jezusa, Patrzcie, co napisane jest w Biblii. W wersecie 36. Stało się to bowiem, aby się wypełniło pismo. Żadna jego kość nie będzie złamana. Żadna kość nie będzie złamana. Dlaczego? Aby się wypełniło pismo. The Jews, Żydzi, compel these soldiers to break his legs. Oni zmusili tych żołnierzy, żeby łamali nogi. Ale nie mogli. They couldn't. Nie mogli. You know why? Wiecie dlaczego? Because Jesus, Bo Jezus released his faith in God on the cross. Uwolnił swoją wiarę w Boga na krzyżu. So God control, więc Bóg przejął kontrolę of every detail of this każdego szczegółu tego procesu. I w 33 mamy napisane: Ale they came to Jesus, gdy, przyszli, gdy przyszli do Jezusa, he was dead. zobaczyli, że już umarł. Nie łamali mu goleni. Więc jeden z żołnierzy przebił włócznią jego bok i natychmiast wypłynęła krew i woda, a w 37 wersecie czytamy kolejny werset był wypełniany. I znowu w innym miejscu Pismo mówi ujrzą tego, którego przebili. To so, ćwiczenie w, więc wiary w Boga poprzez oddawanie Mu kontroli. Wiemy, jest ta, ten poziom wiary, gdzie jesteśmy częścią procesu. We know a level of faith where we sense something, we hear something and we obey and we are part of the process of faith. Wiemy, że jest taki poziom wiary, gdzie czujemy coś i, i, i poddajemy się temu, jesteśmy częścią tego procesu. Ale to, co nam tutaj pok pokazane jest, to jest zupełnie inny poziom wiary, gdzie my nawet nie jesteśmy zaangażowani w to, ale poddajemy do God's Podajemy się pod Bożą absolutną decyzję. 100%. 100% podanie się. To jest coś innego. Podzielę się z Wami dwiema sytuacjami. Właśnie coś w tym temacie. Wiesz, know, kiedy robisz you ministry, Czasami, kiedy jesteś w służbie, przychodzi do ciebie Słowo Boże i ono jest bardzo bezpośrednie. And you catch yourself, what are you I łapiesz się na tym, co mówisz, you know, it's bo wiesz, że jest to coś ekstremalnego. You know, I'm glad it doesn't happen often. No, cieszę się, że to się często nie dzieje, But when it happens, ale kiedy się dzieje, you know, to naprawdę zaskakuje cię to. ze dwa, trzy razy coś takiego mi się zdarzyło. One time, Pewnego razu I was in, I was ministering in Korea. służyłem w Korei, to był mały kościół, As I, was praying for people, i gdy modliłem się o ludzi, Poszedłem do tyłu. And there was this young lady that was there. I tam była pewna młoda dama siedząca sobie. I mówię, nie wiem, kim jesteś. But this is what God is saying, ale to Bóg mówi: Tomorrow: że jutro, Go back to your job, wróć do swojej pracy and resign. i złóż wypowiedzenie. Po prostu zrezygnuj z pracy w tej firmie. 100% 100% zrezygnuj. I odejdź, Because God is about to do something much bigger. Bo Bóg zrobi zaraz coś w twoim życiu o wiele większego. But be, before He can do that, you must quit. Ale zanim on to zrobi, ty musisz zrezygnować. Z tej you know, pracy. as I'm walking away, w miarę, I'm thinking in my head. Myślę sobie w głowie My God. Mówię, Boże, that's a difficult word. To słowo. That's a terrible word. O okropne słowo. Asking somebody to resign kogoś, by zrezygnował? The by zrezygnował z firmy? They on morning? I że we wtorek rano obudzą się jako bezrobotni? You know, say, Wiecie, ludzie mogliby powiedzieć, Man, I pray, this never prays for me. mam nadzieję, że ten głoszący nigdy nie pomodli się o mnie. This guy is terrible. Facet jest okropny. Miał przyjść mnie błogosławić, just came and curse me. a przyjechał i przeklął mnie. Right? So I did that and, and this girl was weeping. Ja jej to I ona you know, she was weeping like somebody died. Płakała, jakby ktoś jej umarł. I was like, man, that's pretty bad. I need to buy her lunch. I mówiła, no, źle to Muszę jej postawić lunch. lunch, dinner and find her a job. Muszę jej lunch, I you know? So I'm walking away and I'm like, Holy Spirit, you got nothing nice to say? Więc odchodzę i mówię: Duchu Święty, nie masz nic milszego do powiedzenia? A Duch Święty mi mówi: Jeżeli nie chcesz mówić to, co ja mówię, mogę przestać do Ciebie mówić. Nie wiem, co się wydarzyło, ale jakieś trzy lata później wróciłem do tego samego kościoła. Głosiłem znowu w takim samym... I pamiętam, wszedłem do tego kościoła i przypomniałem sobie to proroctwo. I w głowie myślę tak. Mam nadzieję, że ta dziewczyna jeszcze żyje. Że nie stała się bezdomną i nie umarła gdzieś tam. Bóg, pomóż. Pomóż mi, Boże. Więc pod koniec spotkania she walks up to me podchodzi do mnie and she said, you me? i mówi: Czy pamiętasz mnie? I, said, yes, hallelujah. I mówię: Tak, aleluja. Pamiętam cię. Nie często otrzymuję tego typu proroctwa. I mówi: Wiesz kim byłam w tamtym czasie? I, said, I, don't know, I don't care. mówię: Nie wiem i no, nie obchodzi mnie to. I see so many faces. I don't remember. Tak wiele twarzy widzę, więc nie pamiętam. She was telling me. Ona mi mówi. She said I was working for the number one, dla numer jeden, Korean movie company in Seoul. Filmy e, firmy z, z branży filmowej w Seulu. And you told me? Ja ty mi powiedziałeś. Więc złożyła złożyła rezygnację. Z pracy w tej numer jeden firmie filmowej w Seulu. She said, That's why I cry. Dlatego płakałam. Bo ludzie, yes, to even get there. ludziom zajmuje to lata, żeby tam się dostać. But God had already told me, Ale Bóg już mi powiedział, I need to walk away. że muszę odejść. I need to die. Muszę umrzeć. She said, I'm glad I, made that I cieszę się, że po podjęłam taką decyzję. Gotę long story short, skrócić historię. She said tomorrow, mówi że jutro, is the premiere of this movie that I'm now part of. Ma miejsce premiera filmu, którego częścią jestem. I said great, what is the movie? Ja mówię super, a a co to za film? She said the Avengers. Ona mówi to Avengersi. The only Korean actress. Jestem jedyną koreańską aktorką, która jest częścią tego filmu Avengersi. I mówi: Jutro jest w Seulu premiera tego filmu. I chcę, żebyś poszedł ze mną na premierę tego filmu. I mówię: Jaka premiera? I następnego dnia wchodzę. I wszystkie people są Wszyscy ci ludzie z aparatami fotograficznymi na czerwonym dywanie. Idę tam sobie po tym dywanie. I mówię: Prosiłem ją, by umarła. A Bóg dokonał zmartwychwstania. A Bóg dokonał zmartwychwstania w Surrender. W miejscu absolutnego poddania się. Absolutnego poddania się. Where you are no longer in charge. Kiedy już nie masz kontroli. Every każdy szczegół. in the hands of God. Jest w Bożych rękach. See, every Widzicie, każdy chrześcijanin. Może podłączyć się pod moc krzyża the of God for i może wypełnić Boży cel na swoje życie. Ale aby chrześcijanin wierzący doszedł do tego z miejsc, God 100 surrender. Bóg wymaga stuprocentowego poddania się. To co dzisiaj widzieliśmy w tych wodach, sztu somebody? To kogoś. Kto wchodzi pod wodę. Jako symbolika. Że ja. Umieram. Moje życie od dzisiaj. Jest skończone. I ta osoba, która wychodzi z wody, to już nie ja, ale Jezus Chrystus. Dlatego też Paweł w Liście do Kolosan w trzecim rozdziale mówi: Jestem nieżywy, umarły, a moje życie jest ukryte w Jezusie. From the moment you went into that water, your life is now hidden. Your purpose A twoim celem is only Christ. Is już tylko you look at Jesus pre-Gethsemane and post-Gethsemane is completely different. Przed Ogrodem Oliwnym i po Ogrodzie to są dwie różne sytuacje. Before przed Ogrodem Oliwnym, when there was a storm, kiedy była burza, Jesus would stand up, Jezus stawał and he would say, i mówił: Storm, be still. Uczyście się fale i burzą. Kiedy była choroba, He would reach out and w, say: w, w, w Dochodził do tej osoby i mówił,

A sam oddalił się od nich na odległość, jakby rzutu kamieniem. Upadł na kolana i modlił się. Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i umacniał go. Yeah. This is Jesus when about 50 steps away jest tutaj napisane w innym przekładzie, że 50 kroków oddalił się. Upadł na kolana i modlił się. I mówi ojcze, jeśli chcesz Zabierz ode mnie ten kielich. This kielichem było jego życie. Jego istnienie było tym kielichem. This kielichem To, kim on jest. And he wasn't you and I. On nie był tobą, mną. He wasn't you and I. He wasn't a man. He wasn't a human. On nie był he was God in the flesh. On był w ciele. Come on. He was God in human flesh. On był w ciele. You must understand the whole, the entire gravity of what's going on. Tom Powagę tej sytuacji, która tu się dzieje. Right, so he's at Więc patrzy na ten kielich i mówi, ojcze, this is my life. to moje życie. This is my existence. To moje istnienie. This is who I am. To jest to, kim jestem. Ale to nie jest moja ale to nie moja wola. What lecz Twoja wola He surrenders On podaje się his very existence i podaje swoje istnienie. Into the hands of God. w ręce Boga. Jest to ważne, byśmy zrozumieli. power of Że moc podania się, and the of the I moc krzyża. 12, W Hebrajczykach 12, w versecie 2 mamy napisane. Patrząc na Jezusa. I dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga. For the joy that was set him. Z powodu przygotowanej radości. For the joy that he saw the cross. Z powodu tej radości, którą zobaczył poza krzyżem. How? Can he see joy Jak on może widzieć radość? Uncertainty. Poza tym, co niepewne. How can he see fulfillment beyond suffering. Jak może widzieć wypełnienie poza cierpieniem? Jak może widzieć radość pośrodku bólu? How can he see? Jak może to widzieć? He can see. Może to widzieć. Because he came to the place of absolute surrender. Bo dotarł do, do miejsca absolutnego poddania się. Absolute surrender. Absolutne poddanie się. Where you have no more control. To miejsce, gdzie nie masz już kontroli. Surrendering yourself. I podanie siebie. Surrendering everything that your life, podanie wszystkiego, co dotyka twojego życia. God's will, will be executed by God Gdzie Boża wola zostanie wykonana przez samego Boga. You widzicie, there are many things that. Wiele jest rzeczy, nad którego sprawujemy pewną jurysdykcję. Są pewne rzeczy, które możemy poorganizować. To może z braku lepszego słowa możemy pewnie, że nawet możemy tym manipulować. Mamy pewne ludzkie zdolności. Ale są rzeczy w Twoim życiu, kiedy dochodzisz do miejsca, you have no gdzie nie masz już żadnej totalnie zdolności. I czym są takie rzeczy? These things are situations, są to sytuacje, when that decision, gdzie ta decyzja is in the hands of a person, jest w rękach osoby, you have no influence over. nad którą nie masz wpływu. Albo sytuację, których po ludzku nie możesz zmienić. You know, like when the doctor gives you a death sentence. Na przykład kiedy lekarz wręcza ci skazanie na śmierć. Gives you a death sentence by telling you that you have a certain sickness. Wręcza ci wyrok śmierci, mówiąc ci, że masz pewną chorobę. Right? Are you bo jesteś w pewnej ekonomicznej, kryzysowej sytuacji, right? a sytuacji finansowej, right? you, you have a company masz na przykład firmę and it's at the verge of i ona jest na krawędzi upadłości. Nie masz no kontroli. Nie masz kontroli już nad tą sytuacją. No Żadnej zdolności, by zmienić te okoliczności. Bo ludzie, z którymi się zadajesz tam, nawet nie są chrześcijanami. Ludzie, z którymi się zadajesz, nie myślą w taki sposób, jak ty myślisz. There is a certain level of faith that works. Jest pewien rodzaj, yy, pewien. Poziom wiary, który działa In participation with the Holy Spirit. z udziałem Ducha Świętego. But the highest level of faith works. Ale najwyższy poziom wiary działa, When you surrender to the power of the cross. kiedy podajesz się mocy krzyża. Where God begins to take control kiedy Bóg zaczyna przejmować kontrolę w sytuacji. Każdej sytuacji. A nie możesz tego już zorganizować. Już nie ma twojego zaangażowania w tym. Już, już twojej części tam nie ma. Moja żona I ja byliśmy missionaries in few places. Byliśmy wraz z żoną misjonarzami w paru miejscach? She has been for 30 years of her life. Moja żona była misjonarką przez ponad 30 lat swojego życia. In a for me, as in the missions, I w moim takim drugim sezonie jako misjonarza Pobraliśmy się pewnego miesiąca? And after one month, i po miesiącu We move to the Mission. Field. Wyruszyliśmy w pole misyjne. Czyli tak, na, tak naprawdę za, zaczynaliśmy małżeństwo w polu misyjnym. Nikomu tego nie polecam. Nie polecam no Nie mieliśmy domu. Nie mieliśmy pracy. Żadnych pieniędzy. Wizję jedynie mieliśmy. I przeprowadziliśmy się na to pole misyjne. Skracając historię... Byli jakby ugrzęznęliśmy w tej sytuacji where we were stuck between two countries. I tak naprawdę ugrzęznęliśmy pomiędzy dwoma krajami. We couldn't go back and we couldn't go forward. Nie mogliśmy wrócić, ale też nie mogliśmy iść dalej. And the reason why we were in this country, a powodem dla którego znaleźliśmy się w tym kraju. Was to do God's work. Było to by czynić pracę Boże. And this country is a Muslim country A był to kraj muzułmański. You can't even go to the immigration Nawet nie możesz iść do urzędu imigracyjnego tell i powiedzieć im, I'm here ja Jestem tutaj, to preach the gospel. by głosić Ewangelię. Bo oni ci powiedzą: Thank you. Dziękujemy. Let's go to prison. Idziemy do więzienia. Or let's throw you out. Albo wyrzućmy cię. To była we bardzo dziwna sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy. byliśmy traktowani między Tajlandii a więc byliśmy, jakby ugrzęznęliśmy na granicy między Tajlandią a Malezją. Nie mogliśmy wrócić do Tajlandii. Bo nasza córka w tamtym czasie nie miała pieczątki w paszporcie. I skracając, całość, siedzimy w domu i modlimy się. Panie, jak wyjść z tej sytuacji? Bo nie mamy. Bo już nie mamy żadnej zdolności tutaj, by to zmienić. Nie ma, nie ma sposobu, byśmy wyszli z tej sytuacji. Ale, Panie, wiemy, że Ty nas przyciągnąłeś do tego tu miejsca. tydzień wcześniej modliłem się o pewną dziewczynę, jakieś 700 kilometrów dalej. Ona nie miała się dobrze. A potem jak się modliłem, the mother of this girl me a card. Mama tej dziewczyny daje mi kartkę. She said, If you have Mówi, jeżeli kiedykolwiek znalazłbyś się w jakichkolwiek problemach, zadzwoń i mój mąż ci pomoże. Ja wziąłem tę kartkę do ręki and I, made that call to this guy. I zadzwoniłem do tego człowieka. Not really who he was. Nie wiedząc tak naprawdę kim on jest. He came, I on przyjechał. And he says, i mówi, Pastorze, Pastorze, Williamie, proszę do samochodu ze mną. Zajmiemy się. I like, ja mówię, ale kim pan jest? On był jednym z urzędników rządowych I really w tamtym, know. tamtym obszarze, a ja o tym nie wiedziałem. I on mówi, pojedziemy teraz do tego jakby top urzędnika muzułmańskiego, który nadzoruje całym tym obszarem. So I'm asking him, what do I say? Więc pytam się go, co ja mam mówić? What do I do? Co mam robić? He say, say nothing. On mówi, nic nie mów. Do nic nie rób. Just smile. Po prostu się uśmiechaj. I said, I can do that. To mogę zrobić. Just smile? Tylko się uśmiechać? You don't have to say anything. Nic nie muszę mówić? Ty się tylko uśmiechaj, a ja będę prowadził całą rozmowę. So while we are driving, he's making Więc kiedy jechaliśmy tym samochodem, on nas umawia. And we pull up to this office. powerful. Odjeżdżamy pod to olbrzymie biuro, no facet widać, że naprawdę ma władzę. He, he controls the border between Thailand and Malaysia the northern kontrolę nad północną granicą między Tajlandią a Malezją. So we walk into this office. I walk into this office. Więc tam do tego biura. Right with three passports. Mam trzy paszporty w ręce. Going Nie wiem o co chodzi. And they talk politics. Oni rozmawiają tam o polityce. Ja siedzę tam. I Jeden tam człowiek z tego biura imigracyjnego. quite high ranking. Chyba też jakiś wysoko postawiony, me, podchodzi do mnie. I he says, you want tea? I mówi, chce pan herbaty. I say, you give tea in immigration? Ja mówię, rozdajecie herbatę w biurze imig imigracyjnym? They don't give tea in Polish immigration. W polskim biurze tutaj nie nie rozdają herbaty. Every time I come through, they look at me like I'm a terrorist. Za każdym razem, gdy tu przyjeżdżam, patrzą na mnie jak na terrorystę. They look at my passport like ten times. Patrzą 10 razy w, w mój w mój paszport. Right? So, said, oh, you give tea, so I'm tea. Więc piję sobie te herbatę. Tam. And then they bring me biscuit. Potem przynoszą mi ciasteczka. Biscuit in immigration. Ciasteczka w urzędzie imigracyjnym. So I'm eating slowly. Więc jem sobie powoli te ciasteczka. So they are Oni znowu rozmawiają, to ma jakieś polityce. And the guy I facet pyta. Who is this guy? Kim jest ten człowiek? Is my A, to mój przyjaciel. And he says. I mówi, He is the Number one, mówi to jest numer jeden. mówca motywacyjny, in Asia. W Azji. I'm eating my cookie. Ja jem to ciasteczko. And my cookie I prawie udławiłem się tym ciasteczkiem. I'm looking around. Tak się rozglądam. Who is he talking ja, roz, mu, po prostu mówi. Can't be me. Chyba nie o mnie chodzi. So the guy say, what does he need? I ten człowiek pyta, czego? on potrzebuje. A wiesz, paru pieczątek. Po środku najbardziej niemożliwej sytuacji, kiedy już nie działają Twoje pomysły, nawet Twoje modlitwy zdają się nie działać. Twoja religia nie działa. Moja manipulacja nie działa. Moje metody nie działają. God works. Ale Bóg działa. God works. Bóg działa. What God need you and I Czego Bóg chce Od ciebie, ode mnie? Is to trust the power of the cross. By zaufał mocy krzyża. The power of the cross Moc krzyża is a picture of absolute surrender. jest obrazem całkowitego poddania się. Poddaje się. Lekarz wręcza ci zły raport stanu zdrowia

w Rzymian 8, 28 mamy napisane, a wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga. Czytamy także werset 37, ale w tym wszystkim całkowicie zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. In all these things we are more than conquerors through him who loved us. Tym wszystkim jesteśmy więcej niż zwycięzcami w tym, który nas umiłował. A lot of times people quote this passage of scripture in Romans 8 and it's always out of context. Czasami ludzie cytują ten e, werset z Rzymian 8 i on jest wyrwany z kontekstu. Right so the context is A kontekstem tutaj jest nothing jest to, że nic nas nie może oddzielić od Bożej Miłości. Jest tu napisane, że we wszystkich rzeczach. Right? Czy to w prześladowaniu. Distress, czy to w naciskach. Czy w głodzie, czy, czy w nagości. Czy w mieczu, czy w trudnościach. Paul saying, I am persuaded. Paweł mówi, że jestem pewien. Przekonany jestem That nothing że nic can separate me from the love of God. Nic nie może mnie oddzielić od Bożej miłości. We had a, we had a dear brother in our church. Byliśmy takiego bliskiego nam brata w kościele. Kiedy byliśmy pastorami w Singapurze, był taki starszy brat. You know, he shared me a story one time that completely blew me away. On podzielił się z mną kiedyś taką historią, która mnie totalnie szokowała. This man was living in a, in a house that was, the government was sponsoring him to live there. On żył w takim domu, który sponsorował rząd, w takim he, domu opieki prawie że. He lost everything, lost everything. Wszystko stracił w życiu. He dying of I umierał teraz z powodu jakiejś choroby. Więc moi ludzie z kościoła tam odwiedzali go, służyli mu. I him go do Pana przeprowadzili go do pana zaczął obchodzić do kościoła dnia siedziałem z nim. I wonder I was sitting with I was asking I said you know his name was Brother Tan I said Brother Tan tell me your story I pytałam go się któregoś dnia bracie Tan opowiedz mi swoją historię He told me one of the most incredible love stories I've ever heard Ju i opowiedział mi jedną z najspanialszych historii miłosnych jaką kiedykolwiek słyszałem You know because I know that he was a chef before Bo wiem że był Takim kucharzem szefem. So said, you know, you were a chef. What Byłeś szefem. Co się stało? Yeah, I had a very, very so, miałem said, ja, I bardzo prosperujący bardzo, biznes. Very doing very well. Naprawdę miałem mnóstwo sukcesów, dobrze no, mi się wiodło. I miałem tylko jednego syna, i kiedyś on przyszedł do mnie, and he said, Dad, I to I go overseas and study. I mój syn mi mówi, Tato, chce wyjechać gdzieś tam z morza i chcę studiować. Skracając historię, sprzedałem całą swoją firmę, dałem mu te, te pieniądze ze sprzedaży. I a u tej oso osobie, u tej osoby, której to sprzedałem, postanowiłem się u niej zaciągnąć do pracy, bym mógł zarobić na jedzenie. thinking, ja mówię, that he did that. Byłem poruszony tym, But co zrobił, the story stop there. ale historia tutaj się nie kończy. I pytam się, ale jak się znalazłeś w tym domu, well, the is now care of you. gdzie teraz no, żyjesz z zasiłków rządowych? I mówi, bo mój syn już po szkole, kiedy wrócił, and he said, Dad, I, want to start a i powiedział mi, mój syn, że to tato chce zacząć interes. Potrzebuję pieniędzy. Brother Tan was now for A teraz ten brat Tan pracuje dla kogoś. Jedyną rzeczą, jaką miał, to właśnie jakiś domek. He said, well, sold my house, ale sprzedał dom. Gave to my son. I znowu odejmę wszystko synowi mówi. This is the thing that me. I szokowało mnie to. After his son took the money. Że potem, jak jego syn wziął pieniądze, never him. syn już go nigdy nie odwiedził. To kościół tak naprawdę zajął się pogrzebem brata Tan. The took care of him. Kościół się nim zajął. We gave him an Dawaliśmy mu tak, tak, taki zasiłek też. But the thing that me most, Ale co najbardziej mnie zszokowało, że po, przez ten cały czas, This is what Tan would tell me. brat Tan mi mówił: what else can I do? Co jeszcze mogę zrobić? He is my son. On jest moim synem. He Nawet nigdy, ani razu, nic złego nie powiedział o swoim synu. Here is a human father. To jest ten. Ziemski, taki człowieczy ojciec, who is flawed, sinful który upada i jest grzeszną osobą, we encounter the love of God, i dopóki nie spotkamy się z Bożą miłością, the power of the cross, poprzez moc krzyża, nie zrozumiemy, Nigdy nie zrozumiemy wagi Bożej miłości dla Ciebie i dla mnie. Jeżeli Bóg może posłać swojego syna na krzyż, what else Czego jeszcze miałby nie zrobić? To is the gravity. Of the love of God towards you and I. To jest ta waga Bożej miłości wobec ciebie i mnie. Paweł mówi tutaj. You are not just a conqueror, Nie jesteś tylko zwycięzcą. You are more than a conqueror. Ale jesteś więcej niż zwycięzcą. You are a jesteś zwycięzcą poprzez ten pierwszy poziom wiary. But you are more than a ale jesteś więcej niż zwycięzcą, because you did nothing and he did everything. bo ty niczego nie zrobiłeś, a on zrobił wszystko. He did everything. On zrobił wszystko. Why? Dlaczego? Because he stepped into the ring. Bo On wkroczył na rynek. On zniszczył diabła. He your sins. On usunął Twoje grzechy. He his love. On pokazał swoją miłość. He moved the mountain out of your life. On poruszył tę górę z Twojego życia. In order for you and I to understand the power of the cross. Po to byśmy zrozumieli moc krzyża, we must be by the love of God. Musimy, musimy być zaabsorbowani Bożą miłością. That we Byśmy mieli wiarę w Bożą miłość. Żebyś God would not rob me of anything. miał wiarę taką, że Bóg mnie przecież z niczego nie obrabuje. Że Bóg nie pozwoli, by cokolwiek zadziało się w moim życiu, that is not for my own good. co nie jest dla mojego własnego dobra. Widzicie, kiedy wszystko działa dobrze, you and I would say, powiedzielibyśmy: God loves me, Bóg mnie kocha, because everything is working. bo wszystko działa. But when, when everything is not working. Ale kiedy wszystko nie działa, Has the love of God Czy Boża miłość się zmniejszyła? a może to ty jesteś zaślepiony i nie widzisz tej większej miary Bożej miłości? Tak do you believe Jak bardzo wierzysz, że Bóg cię kocha? Wiecie, my akceptujemy odrzucenie. Akceptujemy strach. Jeżeli akceptujesz strach. Jeżeli akceptujesz depresję. To znaczy, że nie spotkałeś się z Bożą Miłością. David powiedział w Psalmie 51-12. Dawid powiedział w psalmie 51, w wersecie 12 Przywróć mi radość Twego zbawienia i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Przywróć mi radość Twego zbawienia. Radość Twego zbawienia. I The joy of walking with you stracił radości chodzenia z tobą. You see, from time to time Wiecie od czasu do czasu. A head of a heart chrześcijaństwo staje się czymś takim y, prowadzonym przez to, co w głowie, niż to co w sercu. We it in the head, Rozumiemy to w głowie. It in the heart. Ale przestajemy tego doświadczać w sercu. Matthew 6, 26. Let's read that. Przeczytajmy Mateusza 6, 26. Spójrzcie na ptaki nieba, że nie sieją ani nie ani nie zbierają do spichlerzy, a jednak wasz Ojciec Niebieski żywi je. Czy wy nie jesteście o wiele cenniejsi niż one? Jest tu napisane, że Bóg dba o ptaki które ani nie sieją ani nie żną. Yet your heavenly Father feeds them. A jednak wasz ojciec niebieski żywi je. The question he asks at the end is: Are you not more valuable? Czy wy nie jesteście o wiele cenniejsi niż one? You know some people say, I don't feel God's love. Niektórzy ludzie mi mówią, ja nie czuję Boże Miłości. You know why you don't feel God's love? Wiesz dlaczego nie czujesz Bożej Miłości? You love nie możesz otrzymać, przyjąć miłości. Until you love. Dopóki nie uwolnisz, nie przekażesz miłości. When you love, kiedy, ją, you love. kiedy ją przekażesz, otrzymasz ją. How do you release love? Jak przekazać, jak uwolnić tę miłość? Every time you see the cross of Calvary, za każdym razem, kiedy widzisz krzyż Golgoty, uwalniasz, oddajesz tę Bożą Miłość. Za każdym razem, gdy przypominasz sobie, że jesteś grzesznikiem zbawionym przez łaskę, you the love of miłość. Uwalniasz tę Bożą miłość order to experience of God's love by doświadczyć by, by znaleźć doświadczenie Bożej miłości We need to find time musimy znaleźć czas to pour our love for him. by wylewać naszą miłość dla niego kiedy Doświadczysz spotkania z jego miłością, you are complete, jesteś w pełni. Touch you. Depresja nie może cię dotknąć, Fear cannot touch you. strach nie może cię dotknąć, Anxiety cannot touch you. bojaźń nie może cię dotknąć. So one, Więc po pierwsze, to the power of the cross, by spotkać się z mocą krzyża, we must surrender. musimy się poddać. We must come to a place where we live in absolute surrender, that everything into the hands of God. Musimy dojść do, do miejsca, w którym doświadczymy absolutnego podania się i oddamy się w ręce Boże.: And number two: O drugie: in order to experience faith in the power of the cross. By doświadczyć wiary w moc krzyża, we must encounter the love of God consistently and continually musimy spotykać się z Bożą z Bożą miłością nieustannie cały czas when we stop looking and experiencing the love of God consistently and continually kiedy przestaniemy dosiąkiwać Bożej tej Bożej właśnie miłości cały czas it is at that point to w tym momencie Zaczynamy patrzeć na siebie. Na nasze problemy. zaczymy patrzeć na nasze trudności. i teraz nagle, we are overwhelmed. Jesteśmy przytłoczeni. We are overwhelmed jesteśmy przytłoczeni Bo nie przyjmujemy, nie absorbujemy tej mocy krzyża. Jeżeli on tak bardzo mnie kochał, jeżeli on mnie tak bardzo kochał i tak wiele chce zrobić, to ten problem tu jest niczym, niczym. Te okoliczności są niczym. Bo jest moc krzyża. I na koniec wiara w moc krzyża is a divine jest także bożą wymianą. Second Drugi list do Koryntian 5, 21 napisane mamy. On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością bożą. Abyśmy my w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. A w Rzymianach, Rzymian 6,11 mamy z kolei napisane. Tak, w, tak i wy uważajcie siebie za martwych dla grzechu, a żywych dla Boga w Jezusie Chrystusie. To jest bardzo ważne słowo tu użyte. Uważajcie. Po pierwsze, by spotkać się z mocą krzyża, to kiedy dochodzimy do miejsca, w którym jest nie, niemożliwe, byśmy prze, przekroczyli przez to miejsce już. Nie, niemożliwym jest, byśmy zrobili cokolwiek. Except surrender. Oprócz poddania się. When we surrender, I kiedy się poddajemy, the power of cross works. Diała moc krzyża. Number one. Po pierwsze, number two, po drugie, for the power of the cross to work, we must receive consistently and continually know that God loves. Musimy nieustannie przyjmować to i nieustannie wiedzieć, że Bóg nas kocha. Bo you know kiedy wiesz, że Bóg Ciebie kocha, whatever the world throws, to cokolwiek świat rzuci whatever na Ciebie, the devil throws, cokolwiek diabeł rzuci na Ciebie, nie ma to znaczenia. Doesn't matter. Nie ma to znaczenia. Zwyciężamy! Haleluja! win, Zwyciężamy! Hallelujah. Hallelujah. We win. Zwyciężamy. Number 3. Po trzecie tu for the power of the cross to work, że zadziałała moc krzyża. The must be a divine exchange. Musi dojść do bożej wymiany. So here Paul is saying, in mówi tu consider yourselves dead. Musi uważać siebie za martwych. The word in the Greek is logo logizoma. That's the word in the Greek. Słowo w Grecji to użyte jest logizomaj. Okay, it's use. It's use. Quite a of times. Jest użyte. parę razy. But one Ale jest jedna księga, w której używa częściej tego słowa Paweł niż w innych. Right? It's in Romans chapter four. I to jest rozdział 4 Rzymian. So let's look at this and try to come to a close. Przeczytajmy to. Spróbujmy już za zakończyć to. Right? So Romans chapter 4, verse 3. Let's read that. Mamy napisane: Cóż bowiem mówi pismo. Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. Right? So the word accounted. To słowo tutaj poczytane. And it was accounted to him for righteousness. Poczytane mu za sprawiedliwość. Right? It's the same word. To jest to samo słowo. Right? It's the same word that. To jest to samo słowo, gdzie mówił tam uważajcie siebie za martwych. Ale tutaj nieco głębiej jest to it says it, pokazane. It was accounted to him. Bez tutaj napisane było to mu poczytane. Right? The word accounted is the word credit. To słowo poczytane to jest użyte z księgowości przypisane. Ale nie chodzi tu o transakcję finansową, ale jest to duchowe ale o transakcję duchową, right? so Więc co mówi to słowo? It's that when Jesus came jest tu napisane, że kiedy Jezus przyszedł i kiedy umarł na krzyżu, of Jesus' death, z powodu śmierci Jezusa, God a spiritual transaction in your life. Bóg przy, przypisał, tak jakby przykredytował. Yy, Tobie życie w tej, w tej duchowej rzeczywistości. Because of Jesus death, a z powodu śmierci Jezusa, God something inside your life. Bóg zdeponował coś w twoim życiu. to Więc to jest takiego swego rodzaju kredyt udzielony twojemu życiu. Coś zostało przypisane, dodane do twojego życia. Paweł mówi, ta rzecz, która została dodana, cannot be Nie da się jej wyczerpać. co oznacza, if you go to the bank. Jeżeli idziesz do banku. And you are money out I wyciągasz pieniądze. And next day you go, I znowu idziesz następnego dnia. Out, znowu wyciągasz. Next day you go, kolejnego dnia. Out, wyciągasz. Next day you go, znowu money wyciągasz money out, kolejnego dnia. Every day taking money out, taking money out, taking money out. Codziennie wyciągasz te pieniądze, wyciągasz. You are putting nothing in. Nic tam nie wkładasz. But the money doesn't run dry. Ale te pieniądze nie wyczerpują się. Nie wyczerpują się, Bo z powodu krzyża. and my name in heaven. Jest depozyt poczyniony na twoje i moje imię w niebie, który nie może być wyczerpany. Nie znam banku, który, który działałby w taki sposób. I know about that, wiem, że jest coś takiego jak dług. Ale. Wiecie skąd wiem o długu? Bo na koniec miesiąca zawsze przypomną Ci o tym. Szczególnie dla ludzi, którzy. You know, everything they swipe. Z, zwłaszcza dla ludzi, którzy cały czas używają tej karty kredytowej. Na przykład. Na końcu otrzymujesz taki pięciostronicowy wydruk na końcu miesiąca. Pierogi, Pierogi 60 zł. 60 zł. Right? Everything, everywhere, zabka, zabka. Żabka, żabka, wszędzie tam wymienione wszystko. Right? So you got all credit. I cały czas widzisz Bible, to. Saying, yeah? a Biblia tutaj mówi, he took że on wziął ten twój kredyt, And you a, debit. a dał ci debet z kolei. Your twój kredyt is empty. jest pusty. Empty. Pusty. Your is removed. Twój kredyt został usunięty. I zostałeś, przypisany Ci debet, That cannot be exhausted. który nie może być wyczerpany. Cannot... Nie może być usunięty. By doświadczyć mocy krzyża, number one. Po pierwsze, musisz się poddać, poddać się mocy krzyża. Po drugie, by doświadczyć mocy krzyża, musisz nieustannie, cały czas Musi być otoczony Bożą miłością. Nieważne w jakiej jesteś sytuacji, Boża miłość dokona przełomu. po trzecie, po trzecie. W mocy krzyża, dochodzi do wymiany. Dochodzi do wymiany. How does this exchange happen? Jak ona się dokonuje, ta wymiana? Izajaw 40 Izajasza w rozdziale 40 I was 31 Werset 31. Ale dwa wersety jeszcze i koniec. Izajasza 40-31. Ale ci, którzy oczekują Pana, nabiorą nowych sił, wzbiją się na skrzydłach jak orły, będą biec, a się nie zmęczą, będą chodzić, a nie ustaną. Z kolei w Izajasza 64-4 mamy napisane. Czego od początku świata nie słyszano, ani do uszu nie dochodziło, ani oko nie widziało, oprócz Ciebie samego, Boże, który by tak uczynił dla tego, który go oczekuje. But those who wait on the Lord, czyli dla tych, którzy czekają na Pana, shall renew your ich siła będzie odnowiona. Have not seen a God beside you. Oko nie widziało oprócz ciebie samego, który by tak uczynił dla tego, który go oczekuje. To słowo tutaj użyte, oczekuje, ma 12 znaczeń, ale nie będę was nimi zanudzał. something happens when we wait we are coming to a time in our life where everything is go 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 go, go. Kiedy za każdym razem we want everything faster chcemy wszystko, wszystko, faster, wszystko faster, pędzi faster right now we don't want now we don't even want People, we use Nie chcemy już nawet e, korzystać z ludzi, ale chcemy korzystać z maszyn. Are too slow. We Bo ludzie, are too slow. We ludzie są za wolni. Chcemy maszyn. We, want we Wszędzie chcemy, widzieć maszyny. languages. Widziałem coś takiego parę lat temu, że masz taką małą rzecz, trzymasz to i tłumaczy to ci na 45 języków. Right, that means what? In a few years i won't need marching, I just need a machine. Za parę lat nie będę potrzebował Marcina już tutaj. Będę miał taką małą rzecz. You just plug in your ear and whatever language you want, you can hear. Wsadzicie sobie słuchawkę do ucha i będziecie słyszeli to w jakimkolwiek języku będziecie chcieli. Why? Because we want faster, 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 first! Bo chcemy wszystko szybciej i szybciej. szybciej. Go, 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 go! Idziemy, idziemy, idziemy. You will miss the powder. Wtedy przegapisz moc krzyża. You will miss the of the cross. Przegapisz potencjał krzyża. You will miss the of the cross. Przegapisz możliwość krzyża. The Bible is here, Bo Biblia tutaj mówi: God is looking for people. Bóg szuka ludzi. That learn to wait on him. którzy nauczą się czekać na niego. There was this pastor, Był kiedyś pewien pastor. W pewnym Miasteczku gdzieś tam. His church members were consistently getting sick. I w jego kościele ludzie ciągle chorowali. They were dying. I umierali. Dying, dying, dying. Umierali, umierali. Próbował tego i tamtego, tego i tamtego. tego. I pewnego dnia powiedział. Lord, Panie. I know your power. Wiem, że Twoja moc działa. I your ability is to me. Wiem, że Twoje możliwości są dla mnie dostępne. I need to make that Muszę dokonać tego połączenia. So for six Więc przez sześć miesięcy he shut down zamknął all the thing he was doing wszystko to, co robił. Przestał to robić. And every day I codziennie. He just consistently, cały czas, began to seek the face of God. Zaczęł szukać twarzy Boga. And he saw something that was rather interesting. I zobaczył coś ciekawego. While he was praying, że kiedy się modlił, he will consistently have this vision. miał cały czas taką wizję. At first, na po, na początku, he saw Jesus coming towards him. Widział jak Jezus podchodzi do niego. But then after a while, ale po jakimś czasie czekania, czekania i czekania zobaczył Jezusa, który wchodził w Jego środek. Nie tylko Go wyczuwał, ale prawie jakby jakby Jezus wchodził do Niego, do środka. Jesus stuck him, I kiedy Jezus wszedł do niego, do środka, He would feel Czuł wtedy ból, który czuł Jezus. He would feel the heart Czuł wtedy to serce, które Jezus miał dla ludzi. Amen, Jesus. On i Jezus stawali się jednym. And he was just consumed with this divine exchange. I on był jakby wręcz konsumowany dosłownie przez tą bożą wymianę. You are dead and your life is hit. Jesteś nieżywy, a twoje życie jest skryte w Jezusie. A jedną z wizji, jaką miał, to widział taki obraz rękawicy. I Bóg powiedział mu: Ty jesteś tą rękawicą, ale to ja jestem ręką. Divine exchange. Boża wymiana. He felt love for people that he never felt before. I zaczął czuć miłość do ludzi, jakiej nigdy wcześniej nie czuł. He would feel pain for people that he never felt before. True ból za ludzi, ludzi ból, jakiego nigdy wcześniej nie czuł. The, the emotions of Jesus. To emocje Jezusa. The care of Jesus. To za zajęcie się Jezusa. To zaopiekowanie się Jezusa. Miesiące później. Wrócił do swojego kościoła. I every single person. I każda osoba została uzdrowiona Bożą mocą. This is in the power of the cross. To jest ta wiara w moc krzyża. Podanie Poddanie się. Love, miłość. Exchange. Wymiana. The potential of what God. Potencjał tego, co Bóg może zrobić w Polsce, jest tutaj, na tym miejscu. Ten wpływ, który Bóg może zrobić przez Was w Polsce, jest w tym pomieszczeniu. Jeśli tylko się poddamy. Próbowałem. Zrobiłem wszystko, co mogłem. Ale to musisz być Ty. Twoja moc. Twoja chwała. I Twoja ręka. I ja jestem... Skonsumowany wręcz. In przez Twoją miłość dla mnie. Każdego dnia budzę się And I'm just blown away. i jestem totalnie w szoku, że chciałbyś mnie użyć. Wiesz, jaki był ostatni tytuł Wiecie, jaki ostatni tytuł, jaki miał Paweł? Chief among sinners. Największy z grzeszników. Chief among sinners. Największy z grzeszników. Everything you need! Wszystkiego, co potrzebujesz, has already been deposited! Zostało już w Tobie zdeponowane. The has been done. Duchowa transakcja została już dokonana. You need to do Jedyne, co masz zrobić every day, każdego dnia, to dokonywać tej wymiany and absorb i absorbować. Pochłaniać jego obecność. Wait means earnest expectation. Czekać oznacza oczekiwać w takim wdążeniu. Wait means I hope in you. Oczekiwać oznacza Mam w Tobie nadzieję. Wait means. Oczekiwać oznacza. Jestem z Tobą jednym. Jeśli my, jako Kościół, możemy dostać się do tego miejsca, nic nie zatrzyma salwacji. Nic nie powstrzyma zbawienia Polski. Schylmy nasze głowy i zamknijmy nasze oczy. Chcę się specyficznie modlić, zanim odjadę. Za osoby, które są na końcu swojego drogi. Którzy są już na końcu swojej roli. Może zmagasz się z czymś, yy, gdzie nie widzisz przełomu. You have come to this place, doszedłeś do miejsca. Próbowałeś tego i tamtego, tego i tamtego. But doesn't seem to work. Ale zdaje się to nie działać. Ale dzisiaj odkryłeś sekret. I tym sekretem jest to jest poddanie się. Poddanie się. Więc jeśli mówisz, "I've próbowałem, nie działa, ale dzisiaj, poddaję to God", Poddaję to Bogu, ja wręczam to przekazuje to Bogu, I know, bo ja wiem, when I surrender, że kiedy się poddam, he takes on weźmie kontrolę 100%. I przejmie kontrolę 100%. w 100% Jeżeli decydujesz się by się poddać Bogu w 100% dzisiaj, and say Lord, I, I can't... I mówisz, Panie, ja już dalej nie dam rady z tym. Ale oddaję to Tobie. Oddaję Tobie tę sytuację. Oddaję Tobie moje dziecko, które jest w rebelii. I hand over my Moją pracę, która zdaje się pogarszać. I hand over my finances, that doesn't seem to get Oddaję Tobie moje finanse, które się nie polepszają. Oddaję Tobie moją chorobę. I chcę, żebyś wszedł to w stu procentach. Schylmy nasze głowy i zamknijmy oczy. Chcę, żebyś szybko przyszedł tu do przodu. Szybko przyjdź do przodu. Bo chcę modlić o was zanim wyjadę. Bo wierzę. With all of my heart, Całym sercem. że na tym miejscu jest Boży Duch. gdzie jest is, in this place, where there is a divine exchange. duchowa Boża wymiana. Boża wymiana. Jesus did, tego, co Jezus 2000 zrobił ago, dwa tysiące lat temu, wziął Twoją chorobę, Twoją beznadzieję, Twój ból, Twoją zmagania się gave you a spiritual of breakthrough. i dał Ci ten, ten duchowy depozyt przełomu. Podnieś swoje ręce Eye's closed. Macie zamknięte oczy. I closed. Zamknięte oczy. Are your hands lifted up? Ręce ujęzione. Number one. Po pierwsze. I want you to surrender. Chcę, żebyś poddał. Surrender. Poddał się. You have tried. Próbowałeś. You have manipulated. Manipulowałeś. You have tried all the ways. Wszystkiego próbowałeś. Work. Ale nie działa. Work. Po prostu nie działa. Wręcz to ojcu. Wręcz to mu dzisiaj. Powiedz, ojcze, not my nie moja mądrość. Not my nie moje zdolności. But it is by your grace. Ale twoją łaską. It is by the power of the cross. Ale mocą krzyża. Krzyża. Cross. Mocą krzyża. He knows your pain. On zna swój ból. He knows. On zna Twoje zmaganie. Hand it to him. Wręcz Mu to dzisiaj. Tell him today, Powiedz Mu, from today, że od dzisiaj this is yours. to jest Twoje. This is yours. To jest Twoje. This is yours. To jest Twoje. Chcę, żebyś wylał swoje serce przed Nim. I Chcę, żebyś powiedział tak Lord, Panie, teach me Naucz mnie. To love you kochać Cię The way you love me. Sposób w jaki ty kochasz mnie. Naucz mnie to love you Kochać cię w sposób, w jaki Ty kochasz mnie. Przyjmij Jego miłość. Przyjmij Jego miłość. Każde odrzucenie, każda depresja, Every burden. Każdy ciężar. Every weight. Każdy ciężar. Every Każda niepewność. God. Odchodzi. Jest usunięta. Usunięta. Out of you. Out of you. Wychodzi z Ciebie. Wychodzi z Ciebie. Receive the love of God. Say me, Bosom miłość. Receive the love of God. Say me, Bosom miłość. Father loves you. Ojets Kohatun. Father loves you. Ojets Kohatun. Before I pray for you, Zanim będę się modlił o was, Before I come down and pray for you, zanim zejdę tam, i będę się modlił o was, I want you to make one today. chcę, żebyś zrobił jedno takie zobowiązanie dzisiaj. Commitment is very simple. Bardzo proste. It's very simple. Bardzo proste. From today, od dzisiaj, every day, każdego dnia, you will make time, Uczynisz czas. For a na duchową Bożą wymianę. God works for those who wait for him. Bóg współdziała, działa też z tymi, którzy czekają na Niego. Make a decision Zrób postanowienie dzisiaj. Podejmij decyzję. Panie. Ty uczyniłeś to tak prostym, a ja to tak skomplikowałem. Każdego dnia, od dzisiaj, wszystko odłożę na bok i będę czekał na ciebie. Czekał na Ciebie. Podejmij taką decyzję teraz. To jest najważniejsza dzisiaj decyzja. Odłożę swoje zajęcie się rzeczami i będę czekał na Ciebie. Będę czekał na Będę czekał na Twoją obecność. Comes, I kiedy przyjdzie Twoja obecność, there will be an dojdzie do wymiany. My Moja słabość za Twoją siłę mój upadek za Twój przełom. My Moja choroba. Za Twój cud. The divine exchange. Boża wymiana. Just open your mouth and pray. Módlcie się teraz. Módlcie się w duchu. Pray módlcie się też rozumem. Let me come down and pray with you. Too. Schodzę i modlę się o Was. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.